Aniu, przepraszam cię. Nie miałabyś ochoty wpaść do mnie na kawę po pracy? Hania w tej chwili jest pod prysznicem. O, przepraszam. A z kim ja rozmawiam? Z tej strony Marek. Karka mówiła, że mnie przedstawiała. A tak, tak. Tak, tak, pamiętam. Pod prysznicem nie ma jej w pracy? Siedzi od 15 minut w łazience. Oblewamy piątek. A, weekend. Zupełnie zapomniałam. Przepraszam. Coś przekazać? Nie, nic takiego. Dziękuję. Jeśli coś pilnego, to ją zawołam. Właśnie, Hania ostatnio użala się, że kiedy nie pracuje, nie może sobie zorganizować wolnego czasu. Może zgadacie się na jakieś babskie spotkanie. Halo? Przepraszam, muszę kończyć. Agata? Proszę powiedzieć Hani, albo nie, ja zadzwonię później. Coś się stało? Nie, nic. Wszystko w porządku, do widzenia. Wstań. Chodź. Na górę idź. Siadaj. Odejdź! Weź! Kochana, przybiegłam do ciebie najszybciej jak mogłam. Oj, Agatka, Agatka. Co się dzieje, kochana? Co? Musisz czasami wychodzić ze swojej jaskini na słońce, dobrze ci to zrobi. A ty, jak widzę, w swojej nie bywasz. Jak mówiła Marilyn Monroe, pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy tak. Wiesz, co ja robiłam dzisiaj cały dzień? Cały dzień szukałam prezentu dla mojego szefa. No i nic nie znalazłam, nic sensownego. Ale za to, uwaga, trafiłam torebeczkę. Tito! Ale co ja mam jemu kupić, to ja nie wiem. Może masz jakiś pomysł? No nie wiem, nie znam go. Tylko przez telefon. Miał miły głos. Odbiera twoje telefony? Czasami odbiera. Jego pasją jest golf i ja myślałam, że może mu kupię takie spinki w kształcie kija golfowego z brylancikami. Albo jakiś portfel markowy, no ale nic takiego nie znalazłam. No, spinki z brylancikami dla szefa. Bardzo ciekawe. Napijesz się kawy? Bardzo chętnie. Jestem z Markiem od kilku tygodni, wiesz? Ja cię przepraszam bardzo, ja ci nic nie mówiłam, bo to jest... Ja nie wiedziałam, jak to będzie, to świeża sprawa jest. Ale relacja idealna. Powiesiliśmy sobie nad łóżkiem taki obrazek. Leży facet i kobieta. Jedna w jednej chmurce jest napis: nie ranimy się. Byłam u profesora Wolińskiego. No. Powiedział, że jestem jego najpilniejszą pacjentką. Wiadomo. Z moim kolanem jest lepiej. Zdecydowanie, tak powiedział. Super. Myślę, że za kilka miesięcy będę mogła wrócić na scenę. Wspaniale. Cudownie. No ale co ci powiedział, że możesz trenować, już tańczyć, tak? No tak, dobrze nie jest, ale powiedział, żebym była dobrej myśli. Agatka, ty już w ogóle nie kulejesz? Ojejku, jakie urocze! Zajmujesz się teraz kolekcjonowaniem staraci? Nie, robiłam porządki w starych pudłach i znalazłam ją przypadkiem. Moja mama się nią bawiła. A wiesz, że ja się nigdy lalkami nie bawiłam? No co ty, nie bawiłaś się nigdy w dom? Nie no, w dom się bawiłam, ale... Budowałam dom z klocków Lego. Jakbyś miała trzech braci, to byś się tak nie dziwiła. Chociaż miałam jedną lalkę.
Miałam jedną lalkę, mieszkała w salonie, na kanapie sobie siedziała. Ja chodziłam do pokoju i mówiłam, nudzi mi się. A wtedy rodzice włączali mi telewizor, oglądałam sobie różne rzeczy, a potem miałam koszmary. W nocy płakałam, krzyczałam. Wiesz, co mi się śniło? Że laleczka Chucky chce mnie zaatakować. Co się dzieje? Ja miałam taki sen. Nie pamiętam, o czym było, ale tak się dziwnie po nim czułam. Głupio mi o tym mówić jakoś. Nie umiem zapanować nad tym. Agata, o co chodzi? Dzwonię do ciebie tygodniami. Nie odbierasz ode mnie telefonu. I nagle dzwonisz w histerii, roztrzęsiona. Marek odbiera, wiesz co on mi powiedział? Ta kobieta potrzebuje pomocy. Jedź! Zmieniło mi się dziecko. Aha. A ja myślałam, że to już przerobiłyśmy. No i wiedziałam, że tak zareagujesz. I dlatego do ciebie nie dzwonię. Nie odbieram telefonów. O czym my mamy, kurwa, ze sobą gadać? W facetach kieckach to jest śmieszne. Ten twój szef ci i jego portfel ci wszystkiego nie załatwi. Agatka. Dobrze zrobiłaś i tyle. Może ci przypomnę, jaką poczułaś wtedy ulgę, a kim ty byś dzisiaj była? Co? Ciekawa jestem, gdzie się podziała ta Agata, którą ja pamiętam, od której ja się uczyłam. Agata, która wie, czego chce, ma swój cel, nie boi się go osiągnąć. Weź, dziewczyno, się ogarnij. A z tym portfelem to przesadziłaś trochę. Wredne to było. A potem chciałam tańczyć, tańczyć i tańczyć. Bardzo zmysłowo. Operator za mną biegał. A potem strzał w kolano. Hanka. Zerwane więzadła krzyżowe, potem się nie wraca na scenę. Okłamałam cię. Kłamałam, bo chciałaś to usłyszeć. Oj tam, taniec, sraniec. Pieprzyć to, Agata. Nie będziesz już tancerką? Trudno, zostań nauczycielką, załóż szkołę tańca, będziesz uczyła dzieciaki. Albo napisz książkę, strzał w kolano. Ludzie będą czytać, płakać. Tylko nie zamykaj się w tej swojej jaskini. Jakbyś czekała, kiedy przyjdą po ciebie, żeby cię spalić na stosie. Gówno to ludzi obchodzi, co robiłaś. I gówno to ludzi obchodzi, co ty zrobisz. Ważne jest to, żebyś ty wiedziała, czego chcesz. Ty wiesz, czego ja chcę? To jest silniejsze ode mnie. No to musisz poszukać pomocy. Zresztą to nie jest mój problem. Przepraszam. Agata. Agata. Ja mocno wierzę w to, że mój świat należy do mnie, a twój świat należy do ciebie. Moja praca, mój dom, mój facet. I ja na nic, Agata, nie czekam, ja sobie to po prostu biorę. A wiesz dlaczego? Bo nie mam złudzeń. Bo wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Szczęście, nawet jeżeli istnieje, jest tymczasowe i trwa chwilkę, bo za chwilę ludzie zaczynają myśleć i wszystko znika. Jedyne, co jest trwałe, to jest pasja życia, obojętnie jaki ono ma kolor. Ja wiem, że twoja sytuacja nie jest łatwa, ale ona generuje jakieś możliwości, których tylko nie widzimy, na razie ich nie widzisz. Ja chcę zobaczyć Agatę, która je zobaczy. Silną, niezależną, która wie, czego chce. Anka. Ja ciągle widzę dziecko. Z
Zostaw to. To jest przeszłość i tego już nie ma. Masz poczucie winy, a co to jest wina? Co to jest dobro, zło? Nie ma czegoś takiego. To wszystko to są jakieś emocje w twojej głowie i ty decydujesz, co z nimi zrobisz. Tu możesz być wielka i możesz być słaba. Bo prawda to jest to, w co my wierzymy. A wiesz, w co ja wierzę? Ja wierzę w to, że pod tą warstwą zaniedbania kryje się piękna, mądra, zdolna, atrakcyjna, odważna kobieta. Zacznij marzyć, Agata. Zacznij marzyć. Halo? Hania? No to ja. Jedziesz? Nie, nic, tak dzwonię, żeby ci podziękować. No, lepiej. Dziękuję. No a co robisz wieczorem? O, przyjedź. Przyjedź, napijemy się wina. Daleko. Zostaw samochód, przyjedź pociągiem. No, przyjedź. Będzie mi miło, przenocujesz u mnie. No, rozumiem. Rozumiem. Dobrze. No to trzymaj się. Dziękuję. Pa.
długo ten koszmar będzie trwać. Jestem.